Siemanko wszystkim, jestem Kasia i witam was w kolejnym dniu w Minecraft. Zobaczcie, na serwerze jest Wojtek, także od razu do niego biegniemy i spytamy, czy on okradł hakera, bo ja nadal nie mam pojęcia, kto to zrobił. Wy mi pisaliście w komentarzach, kto mógł to zrobić, ale ja nie wiem, najpierw muszę z nimi pogadać, muszę pogadać właśnie z Wojtkiem i chciałabym pogadać też z Palionem, ale Paliona dawno nie widziałam tutaj na Bojanowicach, więc nie wiem, co się z nim dzieje. Zaraz pójdziemy do Wojtka i go po prostu zapytamy. Wojtek? Gdzie jest dzwon? Kasia! Siemano! Czemu cię nie widziałem od wtorku do środy i ja nie mogę? Nie widziałeś mnie, bo... haker mnie porwał, zablokował mnie na Wojanowicach. Powiedział, że już nigdy mnie tu nie wpuści. Wysłał mi 100 tysięcy kratek od Wojanowic i że już nigdy nie zobaczę Tojtka bez portka. Ale przecież nieprawda, on ci wysłał tylko na 1000 kratek. No, a później mi wysłał jeszcze na 100 tysięcy, ale ja w dwa dni, no w dwa dni to pokonałam, bo jestem super ultra prosem. Coś mi nie gra, coś mi nie gra. Nie wszystko musi ci grać, ale za to ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie. No właśnie, Kasia, to powiedz, nie chcesz mi wiedzieć, co się stało. Czy ty okradłeś hakera? Ojejku, teraz nie wiem, czy ja mogę ci mówić takie tajne informacje. Aha! Czemu miałbyś mi nie mówić? Bo na przykład, nie wiem, może haker cię wpuścił z powrotem tutaj, mówiłaś, że cię zbanował, mówiłaś, że coś zrobił ci, może on teraz cię wykorzystuje jako żołnierzyczkę i żołnierkę. No, i zrobił mi test na żołnierza. Ale na szczęście jestem lamusem, więc chyba nie jestem po prostu do tego stworzony. Ale to musisz mi powiedzieć i obiecać. Słuchaj, musisz mi powiedzieć, czy współpracujesz obecnie z hakerem, czy to haker cię teraz wysłał, żeby się dowiedzieć czegoś? Jesteś szpiegiem? On mnie wysłał, żeby się dowiedzieć, ale ja nie przyszłam się dowiadywać dla niego, tylko dla siebie. Aha, czyli jesteś szpiegiem hakera. Nie, nie i potem pójdziesz szpiegiem i mu powiesz. Nie, właśnie, no dobra, powiem ci, co się działo przez te dwa dni. Powiesz, tak? Czyli powiesz mu? Nie, powiem ci, co się to działo. No nie, ja nie wiem, gdzie jest safe hakera, on nie wiem, o czym mówisz do mnie nawet. Ej, czy Bojanowice się właśnie rozdzielają? Co to ma znaczyć? Ej, no nie zamykaj się. Dobra, słuchaj. Ja ci powiem, gdzie byłam dwa dni, za to ty mi powiesz, czy ty okradłeś hakera. No dobra, ale proszę być szczerym. Ale uwaga, skup się, bo to jest naprawdę mocne. Naprawdę proszę, mocne. Proszę słuchaj, być szczerym, no. Przez dwa dni nie miałam głosu i nie mogłam nagrywać filmików. W ogóle mnie na serwerze nie było. Jak to nie miałaś głosu? Haker ci zabrał głos? No nie, no w normalnym życiu straciłam głos. I nie mogłam aha, w ogóle wejść była na serwer. Chora byłam, no. I nawet haker mi nie wierzył, ale to sprawdził. I powiedział, że rzeczywiście mnie nie jak było on żadnych się dowiedział, że byłaś chora? No bo on mnie pytał, bo on powiedział, czy go okradłam. A ja powiedziałam, no że nie. Ale się spytał, czy wiem, kto go okradł. A ja mówię, no że nie. I powiedziałam, że chyba hakerka. No bo nie znałam odpowiedzi, bo z wami nie ale gadałam. Słuchaj, ale nie powiesz hakerowi wszystkiego, co się teraz tutaj dowiesz. A czemu bym miała powiedzieć? No bo nie wiem, bo on się pytał ciebie, to może wiesz. No pytał, bo kogo miał spytać? No nie wiem, no. Słuchaj. Skoro dwa dni mnie nie było, to mnie podejrzewał jako pierwszą. Ale wiesz, co on zrobił? On zbanował Papiona. Jak go zbanował? No zbanował jak mnie wtedy, no. I co z Papionem teraz? Nie wiem, właśnie rozmawiałem z nim przez telefon i potem z hakerem jeszcze rozmawiałem. I jakoś udało mi się namówić hakera na to, żeby dał mu drugą szansę, ale Palion będzie musiał przejść jakieś kilka zadań bardzo trudnych. Ale on jest też tak 100 tysięcy kratek od Wojanowic? Nie wiem. Póki co nie wiadomo nic, bo haker nadal się decyduje, jaką zrobi rzecz właśnie Palionowi, nie? Żeby zapracował sobie na powrót tutaj. Ja cię kręcę tyle, że cię mnie ominęło normalnie. Dobra, słuchaj, musisz mi powiedzieć coś więcej o tym. Nie wiem, co zabraliście od hakera? A co zabraliśmy? Skąd niby zabraliśmy? Nic nie zabraliśmy. Nic nie zabraliśmy. Nie, no dobra. To wy go okradliście w końcu, czy nie? Bo ja już sama nie a wiem. A chcesz powiedzieć o tym hakerowi, czy nie? No już ci powiedziałam, że mu nie powiem. Dobra, to ci powiem. Dobra, założę sobie zbrojkę, bo nie wiem, czy to nie jest niebezpieczne. Sprawdźmy, cały czas sprawdzajmy, czy zobacz nie ma. Co to? Zobacz. To są wszystkie ej, rzeczy, które od niego ukradliśmy. No zabraliśmy ze skarbca hakera. Co? No. Tyle to temu nieśmiertelności, po co mu to wszystko? Słuchaj. Ja cię kręcę. Hakier. Nie wiem po co, ale on się zbroił jakoś mega mocno. I... ej,
Ej! Ej! Ty okradłeś hakera, a ja ciebie! Nie no, żartuję. Kretynu! Zaraz powiem, że to ty okradłaś go! Ej no! Dobra. Dobra. To co, chcesz zobaczyć, gdzie ten skarbiec był? No chcę zobaczyć, gdzie ten skarbiec, ale powiedz mi, czemu go okradliście? Przecież on jest teraz taki zły. A no bo co, no bo nie ma jak sprawdzić, że to byliśmy my. A, czyli to jest jakby... No my się... nie dowie tak. się. No my się tak tam wkradliśmy, że normalnie na niewidkach, a nie wiem, czy w sumie czasem nie powinniśmy mieć niewidek, jak tam pójdziemy. Tak? No, no nie, no jesteśmy sami na serwerze. No dobra, jak jesteśmy sami, to spoko. Chodźmy, spróbujmy. Jak coś się będzie złego działo, to szybko uciekniemy, albo nie wiem, wyjdziemy z serwera najwyżej. Dobra, no dobra. Dobra, ale mamy taką umowę, jakby co, to wychodzimy. A to jest daleko stąd? Nie, to jest bliziutko, ale uważaj. Dobra, uważaj, nie ma, bo on jest bardzo wkurzony. Na was? No, no przecież zbanował Paliona. Zobacz, ale to w ogóle czemu zbanował Paliona w takim razie? A się przestraszyłam. Panował, bo Palion się tak wkurzył, bo pokazałem mu pewne zdjęcie. Jakie zdjęcie? Nie wiem, bo też się wkurzysz i dostaniesz bana. Ja aż tego zdjęcia nikomu nie pokazuję. Pokazał mi nubka. Okej, okay, dobra, to nie chcę widzieć. Fajne miejsce. Nie chcę widzieć, dobra. I co, trzeba tu skoczyć? Dawaj, skocz tam, Kati. Nie, a jak z powrotem wejdziemy? Spokojnie. Skocz. Boję się. Nie no, do lawy mam skakać? No, naprawdę. Nie, to ty skocz pierwszy, może co? Nie, nie, zaufaj mi. Skocz. Nie! Ja nie mogę. Ale mnie przestraszyłeś. Ja nie mogę. Dobra, przestraszyłam się. Widzowie, to było straszne. I teraz trzeba parkura przejść? No raczej. Nie ma opcji. Kati, nie rób, no przecież, ej! On teraz to zobaczy. O nie. No widzisz? Ale ja tego nie przejdę. Dobra, to zrobię to do góry, dobra? Dobra, do góry, no, ale on już to zobaczy. Teraz musimy wiadro lawy przynieść tutaj. Dobra, przyniesiemy, przepraszam, a ty niszcz to! Nie pchaj mnie! No bo do lawy wpadnę! Oszalałeś! Nie wiem. A spróbuj chociaż przeskoczyć, nie tracisz dużo HP. Dobra. Na kontrolę. Czemu shifta w locie klikasz? Przypadkowo myślałam. Dobra, muszę coś zjeść. To nie był dobry pomysł, ale teraz przesadziłam. Wow! Widziałeś no. to? Dobra, uwaga. O nie. Co mnie śmiesz się ze mnie tutaj? Ej, ale patrz, tu też nie ma lawy. Tu też ktoś coś postawił. Jak, gdzie? No tu. Tutaj jest lawa. Tu? Przede mną. Nie wiem, nikt tutaj z nas nie stawiał nic. To może tak po prostu powinno być. Ty głupku. Ile tej lawy tutaj? No ja cię kręcę, co to jest? A to powinno działać, a teraz jest wyłączone. Tutaj zawsze strzały wylatują z tego. I mam wyjść? Idź po prostu tutaj. Tutaj akurat teraz jest luźno. Okej, okay, to nic się nie stanie. Ale ciesz się, ciesz się. Nie wiem czemu to jest wyłączone. A, bo nie ma strzał w środku. Tu strzały tak. strzelały? Tak. Nie, tak. Czemu to włączyłeś? Nie wiem już, ale nie działa i tak. Oszalałeś. I to jest ten skarbiec? Jak się go otwiera? Wielki skarbiec, mudżachy. Ej, ale wygląda, no powiem ci, że po hakersku, nie? No, teraz musisz sama otworzyć ten skarbiec. W końcu sama? Jesteś włamywaczem, czy nie? Ja nie, ja chciałam tylko zobaczyć, co tu się dzieje. Musisz go sama otworzyć. Ja przed chwilą szłam po dircie. Włamywacz Kati. Dobra. Najciemniej pod lat... Ja nie wiem, jak tak się w ogóle da. Widzisz? Ej, tu? To by nie mogło być takie proste. Ej, było? Okej, okay, jak to teraz przejść? Teraz niestety, ale trzeba rozwalić to i okay, zabudować i od razu. Okej, powrotem, rozumiem, dobra. Nie dotykaj tego, nie dotykaj tego, nie dotykaj tego za nic w świecie. Tego nie dotykaj. Czemu? Wybuchnie, naprawdę. Co? No na serio, wybuchnie. Nie, naprawdę wybuchnie. Żartujesz. No naprawdę, nie żartuję, przyrzekam. No przecież to jest skrzyneczka taka po prostu. Nie, 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 nie. To latające, nie dotykaj i naokoło tego, bo to wybucha. Ale skrzyneczkę mogę. Jej i tak nie otworzysz, bo to blokuje. Ale dobra. Nie klikaj w skrzynię, bo to też. A czemu więcej rzeczy nie zabraliście tu? Bo to jest jakieś... A, ej, te strzały akurat są fajne, to zabieram. Nie wiem, Palion miał je zabrać, ja nie zabrał ich. Ja chciałam też zabrać. Ja to też... weź na dole są. O, dobra, też zabiorę i po prostu będzie w razie co, jak powiecie, jak ja bym powiedziała, że to wy powiecie, że to ja. Nie, 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 nie. Ja powiem, że to był Nubek.
Co? No. On sam powiedział, że to na pewno nie był Nubek. Ale on jeszcze nie wie. Dobra, słuchaj, ja jeszcze wezmę może coś innego, ale tutaj w sumie nic nie ma. No bo już wszystko zabraliśmy. Okej, okay, no ale chociaż sobie te strzały zabrałam, przetestujmy je na tobie. Nie, no nie, żartuję, bo nie wiem co to za strzały. Strzała leczenia. Nie, przetestujmy, bo w sumie jestem ciekaw. Dalej, walnę ci kilka razy. Dobra, a jak to przetestować, żeby... No nie jedz, żebyś straciła HP. Ile masz HP? No, nie no, dopiero mi zabrałeś... No bo zjadłaś się od razu. No dobra, tylko mnie nie zabij, proszę, już starczy. No i strzel we mnie strzałem z leczeniem. W ciebie? Ale jak wybrać strzałę, którą chcesz strzelać? Nie wiem, nie strzelałem tymi strzałami jeszcze. Co to, leczyłaś się? Nie, ale zaraz mogę zginąć. A może na mnie to działa? Czekaj. To chyba na tobie działa, no. Wow, nie. Wyleczyło cię? Nie, bo ty mnie chyba normalną strzeliłeś. A, czekaj, ja wyrzucę. Normalne. Oj, spróbuj teraz coś zrobić. No. Masz szybkość albo coś? Nie, no nic się nie stało chyba. Nie wiem. Co? Nie wiem. Szybkości? Nie rozumiem trochę. Ale może nie marnujmy tych strzał, co? No nie ma nic. Nie wiem o co chodzi, te strzały jakieś popsute są. Jakoś nawet się nie cieszę z tego, że to zabrałam, ale wiesz co? Chodźmy lepiej może stąd. A czekaj, walnij mnie kilka razy. Dobra, uderzę cię. Sam chciałeś tego. Sam prosiłeś jeszcze, o to. Jeszcze, bi. No to może zdejmij tą zbrojkę. Dobra. Ej, no przecież leczy, ty jesteś jakaś, nie wiem, nie widzisz. Dobra, no może zjadam ślepoku. Po prostu. Okej, i gdzie teraz mamy iść? Leczyła mnie. Teraz trzeba na początku to zamknąć. Aha, okej. Okay. I chodź, bo znam takie tajemne przejście. O kurde. Nie. Szubi dupi duba. Jopa. A! Nie, no proszę, znowu. O nie. Kasia, płyń po lawie. Szkoda mi trochę zbrojki. Au. Wyleczysz se ją. Wyleczę se ją, obiecujesz? Mhm. Dobra, poczekam jak mi serduszka. Woo! Przeskoczyłam, ale nie wyhamowałam, to było piękne. Wow! Pum! Wow. Brawo! Dobra. Aha! Okej, okay. I gdzie teraz? Teraz chyba trzeba... Stronę słońca? Tam, do góry. Czemu to tak ciemno? O, dobra. Ho. Ale super! Ej, tu gdzieś wyjdziemy obok A mnie! A teraz powiedz mi, skoro tu jesteśmy już, co to za miejsce, wiesz? Nie widzę. Wow! Wiem, co to za miejsce, a ty właśnie. Nie pokazywałam ci go? Nie. Na pewno? No nie. Pokazywałam ci to miejsce, mi się wydaje. To? No. Nie. Tobie albo Palionowi na 100% pokazywałam. Aha, czyli pomyliłaś mnie z Palionem. Patrz, tu jest basen hakera. Tu się kąpię. Tutaj jest jego armia. Tu jest jego komputer hakerski. Ale co to jest w ogóle? Czemu to jest? Nie wiem, on mnie kiedyś tutaj... Poszłam go śledzić i po prostu tutaj przyszłam i on mnie przyłapał. To jest jego miejsce po prostu, w którym chce trzymać żołnierzy i ja myślałam, że tu będzie trzymał Nubka. You sick, brah. Nein, ale ja pokazywałam wam to komuś, na pewno. Nie. Dobra, to może moje alter ego. I jak teraz do góry trzeba się podsadzić? No, musisz się budować do góry. Mówisz? No kop się i buduj do góry. A. Myślałam, że mogę dirtem. Bo w sumie haker i tak wie, że ja tu przyszłam. Nie. No nie? Po co miałabyś tu znowu być? No dobra, już nie wiem co mam robić. Dobra, widzowie, podsadzimy się i widzimy się do góry. Daleko to jest? Za ocenami. Za ocenami? Za ocenami. W szkole? Troskami, piątkami. Dobra, słuchajcie, to była ciężka przeprawa, bo ciemno tam jak nie wiem. Co się śmiejesz? Dobra, jak tu teraz przejść? Musisz kontrolem. Kontrolem muszę? Dobra. Kontrolem musisz. Okej. Dobra. Kontrol i do przodu. No, próbuję. O. Okej, dobra, żyjemy. Gdzie jest to wyjście? Wy tu wychodziliście? No. A patrzysz na mnie? Widzisz mnie? Widzę cię. To było tak trudne, widzowie. Naprawdę.
To była masakra. Kati, powinnam przejść samouczek Minecrafta, widzowie. No, ja powinnam chyba mieć po prostu obóz przetrwania. Tak, tak. Inaczej... Ale rozwalony ten dom. Siema. Co wy tu robicie? Właśnie, masz rozwalony dom, chcieliśmy cię go naprawić, ale nie mamy surowców. Właśnie widzę, ale co robicie pod moim domem? Chcecie no, go naprawić? Ktoś ci nie wierzę. To dlaczego jesteście pod moim domem, jak nie macie surowców? No bo chciałam zobaczyć, jakie będą potrzebne, ty debilinu. Nie wygląda to wiarygodnie. Weźcie te przedmioty, dam wam, a wy mi pomożecie to odbudować. No i o to chodziło. O to chodziło, że my po prostu nie mieliśmy czym. Weź tu. Weź. Nie, ty weź, żebyś mogła budować. Nie. Wyglądaliście, jakbyście wracali z mojego domu. Już wszystko zbadaliście. Ej, patrz, Hager, przynieśliśmy ci itemki, żebyś mógł sobie naprawić domek. Ja wyrzuciłem ci te przedmioty. No co ty? Coś tutaj kłamiesz. Nic nie kłamię, patrz, Wojtek ci naprawia wszystko ładnie. Ja nie pamiętam, jak to wyglądało. No co robisz? Co do Wojana nie mam wątpliwości, ale co ty tutaj robisz? Musisz się z tego wytłumaczyć. A czemu do Wojana nie masz wątpliwości? Bo zobacz, ja mu pomagałem już nieraz odbudowywać ten dom. A czemu ty mu pomagałeś? Bo jestem ufam w teamie żołnierskim. Ufasz mu, a ty co? Jestem w teamie żołnierskim, proste. Jesteś podejrzana. Powiedz szczerze, co tutaj robiłaś? No mówię ci szczerze, przyszłam za Wojtkiem zobaczyć, jak on naprawia ci domek, ale nie miał serio surowców. Po prostu no. Kati tak się przejęła tym, że nie została zaproszona do twojej gwardii żołnierzy, że się spytała mnie o radę, co zrobić, żeby należeć do gwardii żołnierzy hakera. I kazałem jej przyjść tutaj i odbudować ci dom. No, ale ja później stwierdziłam, że nie chcę być w gwardii takich śmierdzieli jak ty i idę sobie. Ej. Dobra. Uważaj na słowa. Dobra, sorry, przegięłam, ale mi się naprawdę już nie chce, bo ja nie będę ci udowadniać już nic. Już ci powiedziałam, co chciałam miło, żeby było, a ty i tak swoje. Nie musisz, ja mam cię na oku. Będę was teraz obserwował. Wojtka też? Was obu. Nie podoba mi się to, że wchodzicie na moją posesję bez mojej wiedzy. Chodźmy już, Tojtek, chodźmy. Idziemy? Tak, chodźmy. Dobra. Już uciekacie? Tak szybko? No. Przecież siedzisz, nie nadajesz się na żołnierza. To. Więc musisz ją zostawić. No, ja się nie nadaję. Nie jesteś mi potrzebna. Wyjdź stąd. Dobra, to nara. O co mu chodzi? To, o co? Czemu wy macie jakiś sojusz? A mi powiedziałeś, że to ja. To ja, co? Czy ty jesteś żołnierzem hakera? No przecież sama mówiłaś, że ciebie też robił na żołnierza, ale nie przeszłaś jego testu. No bo nie chciałam go przejść, a ty chciałeś? No przecież, potem będę mógł się na przykład dowiedzieć, gdzie jest Nubek, co tam u Nubka, ja będę na bieżąco z tematem. Ja nie mogę, i czemu tak się lubicie? On cię lubi. No bo za długo już się nie lubiliśmy i same miałem przez to problemy, więc postanowiłem, że będę udawał, że się z nim lubię. Czyli udajesz, że go lubisz. No jasne, że tak, a co ty myślałeś? Przecież ja chcę Wojanowi to całe. Nagrałam to i idę mu pokazać. O ty zdrajco! To ty, ja się poczułam, jakbym była zdradzona normalnie tam. Ej, patrz, idzie. Co? Czas się tu kręci. Co wy tu robicie? No przecież a co mamy? Nie może dwójka osób sobie gadać, tym bardziej nie, jak są dobra, parą. Dobra, haker, przesadziłeś teraz. Podejrzewam was o coś. Po prostu tłumaczy jej, bo jest załamana, że nie może być żołnierzem twoim. Bo się nie nadaje, jestem zbyt lamusem na takie coś i po prostu on mnie pociesza. Właśnie. No, tak tego się niestety nie da już zmienić. Kati jest skazana na porażkę. Ja próbowałem zrobić wszystkiego, ale po prostu się do tego nie nadaje. No, widzisz, Kati, no ale co, nie każdy może być żołnierzem hakera, Kati. No właśnie, nie każdy może... Głowa do góry. Ktoś musi tutaj siedzieć i pilnować swojego domku. Dobra, haker, może idź już nas zostaw samych. Cały czas was będę obserwował. Nie ukryjecie się. Obserwuj. No mnie może nie, ale dobra. Mnie możecie obserwować na Instagramie. Ale płynnie przeszła. Zapraszam was tam serdecznie. Dobra, słuchaj, ja już nie mam nic do powiedzenia. Trzymajcie się, widzowie. Mam nadzieję, że wam się podobał ten filmik. Ja jestem w szoku. Taki skarbiec. No, wyglądał kozacko.
I sobie coś chociaż zabrałam, mam jakieś strzały. Teraz musimy być trochę ciszej, bo jednak haker jest na serwerze i już nie jest tak bezpiecznie. Także napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. No i do zobaczenia już w następnych filmikach. Buziaki dla was, pa pa!